Nie, wiatrakom powiedzieli dziś radni gminy Krasnopol. Podczas sesji większością głosów odstąpili od lokalizacji turbin, których powstanie zakładano 6 lat temu, kiedy to gmina przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów. Jednocześnie radni wprowadzili zapis do uchwały o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, który mówi, że nie przewiduje się budowy elektrowni wiatrowych o mocy powyżej 100 kW. Z wnioskiem o takie zmiany w uchwałach wystąpiło 4 radnych. Wyjaśnili, że od czasu pierwszych decyzji w sprawie lokalizacji wiatraków pojawiły się nowe informacje o ich negatywnym wpływie na zdrowie. Jesteśmy bogatsi o wiedzę gmin, które zdecydowały się na takie inwestycje, wyjaśnia radny Wacław Kowalewski, jeden z wnioskodawców. Kiedy pozwolono na wiatraki, było podjęto w 2008 roku. Po prostu jeszcze nie wszyscy wiedzieli tyle, ile dzisiaj wiedzą na ten temat. Mamy praktykę, że w Suwałkach jak postawili wiatraki, to nie są z tego zadowolone najbliższe sąsiedztwo. Ludzie też nawet po przeanalizowaniu dokładnym umów, to chcieliby się z tego wycofać, ale w umowie pisze, że 100 tysięcy trzeba zwrócić. No, czekają, niektórzy po prostu z utęsknieniem czekają, żeby ten czas, na jaki była umowa zawarta, żeby minął. Ponadto radny uważa, że samorząd powinien reprezentować opinię mieszkańców. To i krajobraz szpeci, że szkodzi dla zdrowia. A poza tym, ja jako radny to reprezentuję i bronię opinii, jaką mają mieszkańcy. Jak mieszkańcy nie chcą, to w żadnym wypadku nie mogę występować wbrew mieszkańcom.